już pogodna każda mina. Ktoś się nudzi lub marudzi, coś dla siebie wreszcie ma. Oglądamy razem na auto i widział temu pan. Jedyneczka, jedyneczka, łyk słoneczka, pochmurny dzień. Jedyneczka, jedyneczka, smaczna jak malinowa. Jedyneczka, jedyneczka, każdy pożar uśmiech ma. Jedyneczka, kto nie widział temu żar. Chowaliśmy się tutaj przed... No wiecie, nie chcę wymawiać jej nazwy, żeby nie pomyślała, że ją wołam. Myślisz, że ona nas tu nie widzi? Podobno pszczoły wszystko widzą. No tak, ale nie możemy tutaj siedzieć przez cały program. Co by dzieci powiedziały? Jejku, zbliża się! Przeleciała! Żeby pszczoła nie urządliła, to trzeba uciec. Trzeba założyć specjalny strój przeralny. Ralski. Trzeba stać i nie można machać rękami. Żeby pszczoła nie urządziła, to trzeba nie jeść nic słodkiego. Przy gnieździe nie wolno się ruszać. Pszczoły nie ugryzą, jeżeli nie będzie się zabierać miodu i nie denerwować pszczoły. Pszczoły wtedy gryzą, kiedy je się atakuje. Nie, dosyć tego. Pszczoła niech leci tam, skąd przyleciała. O, proszę, otworzę jej nawet okno. O tak. Ach. A my zapraszamy na codziennikowe wiadomości. Na pewno słyszeliście takie powiedzenie, pracowity jak pszczółka. Dorośli mówią, że pszczoły są takie pracowite, że wszyscy powinni brać z nich przykład. Popatrzmy, co one robią przez całe dnie. Praca trwa od samego ranka. Pszczoły robotnice wylatują na pola, łąki i do ogrodów, by zbierać pyłek i spijać nektar z kwiatów. Trzeba się bardzo napracować. Tyle kwiatów dziś zakwitło na łące i w sadzie. Pszczółki chciałyby odwiedzić każdy z nich. Najpierw trzeba wypić cały nektar, a przy okazji zebrać na futerko pyłek. Opite nektarem i umorusane w pyłku, pszczółki lecą do ula. Aby zebrać jak najwięcej pyłku, pszczoły zbijają go w kuleczki. Przylepiają do nóżek. Można już wlatywać do ula. Pszczoły strażniczki pilnują porządku, a robotnice wpuszczają nektar do woskowych komórek. Ho, bardzo dokładnie. Trzeba też włożyć wszystkie kuleczki kwiatowego pyłku. A jeśli się nie zmieszczą, ubija się je główką. Ojejku. Ulu jest dużo, bardzo dużo pracy. Robienie miodu, wychowywanie malutkich pszczółek, które najpierw są larwami i trzeba je karmić i karmić. Chcą cały czas jeść. Ale gdy urosną, wyjdą ze swoich komóreczek i zostaną dzielnymi, pracowitymi pszczołami. Ulu mieszka wiele pszczół. Ale najważniejsza jest królowa. To duża pszczoła w niebieskiej czapeczce. Tak ją oznaczył pan pszczelarz. Królowa rządzi robotnicami, strażniczkami i opiekunkami. Gdy urodzi się nowa królowa, część pszczół wylatuje za nią z ula i osiada na drzewach. Wtedy zabierają je stamtąd pszczelarze i przenoszą do nowego ula. Dowiedziałam się, że pszczoły rozmawiają ze sobą tańcząc. Przed ulem pszczółki tańczą w locie, ale nie jest to zwykły taniec.
Właśnie w ten sposób przekazują sobie wiadomości. Na przykład mówią, lećcie tam, tam jest łąka, a na niej dużo kwiatów. Albo mówią, uwaga, wlatujemy do ula prawą stroną, uwaga, lewa wolna. Wielki ruch panuje w ulu i przed ulem. Pszczółki muszą wszystko dobrze rozumieć, bo w ulach musi panować porządek. Uwaga, tam za drzewami latają szerszenie. Nie lećcie w tamtą stronę. O, wydaje mi się, że pszczółki mówią teraz bzzz. Wracamy z łąki, niesiemy pyszny nektar. Zrobimy z niego wspaniały miód. Pszczoły robią miód, ale nie każdy miód jest taki sam. Zobaczcie, Dyneczko, mamy tu 4 rodzaje miodu. 3 duże słoje to są miody gryczany, rzepakowy i wielokwiatowy. A ten 4 mały to miód akacjowy. Teraz pokażę Ci, że każdy z tych miodów różni się gęstością. I miód gryczany będzie miodem dość gęstym. Powiedzmy takim średnim. Teraz otworzymy słój z miodem rzepakowym. Jest to dużo gęstszy miód. 3 miód będzie dużo rzadszy. Jest to miód wielokwiatowy. Ten o tej przepięknej bursztynowej barwie. Pszczoły robią nie tylko miód. Mam tu wyjęty plaster z ula. Zbudowany jest z wosku. Znajduje się też tu jeszcze pyłek kwiatowy. Z pyłku kwiatowego ludzie robią lekarstwa, kosmetyki i odżywki. Natomiast z wosku pszczelego takie piękne świece. Zapraszam Was na śniadanie. Każdy niech wybiera to, co lubi. Proszę bardzo. Bułki, masło, miód, twarożek i mleczko. Poproszę o bułkę z masłem. A ja poproszę twarożek. O miód nikt nie prosi? Nie, bo jak pszczoła zobaczy, że jemy miód, to znowu tu przyleci. Myślisz, że pszczoły nie chcą, żebyś jadł ich miód? Pewnie. Latają całymi dniami, zbierają nektar, robią miód, a my sobie niam, niam i już. No tak, ale pszczoły robią o wiele więcej miodu niż potrzebują. Choćbyś go zjadł nie wiem ile, to i tak nie będą głodne. Dlatego jeśli chcecie, możecie zjeść trochę miodu. Ja bardzo lubię twarożek z miodem. Ach, no to zobacz, jak ja robię. Bułeczkę smaruję twarożkiem. O tak. Nakładam troszkę miodu. O. I mówię Ci, Karolku, to jest po prostu pychotka. Proszę. Poproszę o to samo. Już dla Ciebie, Bambulku, robię kanapkę. A czy Wy, dzieci, lubicie miód? Najbardziej lubię jeść miód prosto ze słoika. Nieraz słodzym miodkiem herbatkę. Ja najbardziej lubię jeść miód z jagódkami. Najbardziej lubię miód gryczany z serem białym. Chciałabym się dowiedzieć, czy pszczolarz i bartnik to ta sama osoba? Tak, to ta sama osoba. Współczesny pszczelarz to dawny bartnik, który w dawnych czasach trzymał pszczoły w barciach. Te barcie były umieszczone najczęściej na olbrzymich drzewach, które rosły w lasach, w puszczach olbrzymich, gdzieś, gdzie powiedzmy dostęp był trudny, a tylko pszczelarz, czyli ten bartnik, mógł sobie tam pójść do tych pszczół i do nich zaglądać i koło nich pracować. A co jest w środku ula? W środku ula są ramki, które wypełnione są woskiem. Nazywa się to woszczyną po pszczelarsku. Ta woszczyna jest budowana przez pszczoły z wosku pszczelego
I na tych ramkach mieszkają sobie pszczółki razem ze swoją królową, razem z trutniami. Budują jak gdyby taki dom, a właściwie całe miasto, które musi funkcjonować bardzo sprawnie. Musi mieć spiżarnię, czyli spichrze, gdzie gromadzi pyłek kwiatowy, gdzie gromadzi mleczko pszczele, wodę czy nektar. Jest to ul, który jest jednocześnie miastem, takim domem, a jednocześnie też taką twierdzą dla tych pszczółek. To znaczy, że pszczoły, które należą do innej pszczelej rodziny, nie mogą wlecieć do ula? Nie, nie mogą. Pszczoły obce mają inny zapach i te, które pilnują ula, czyli te, które stoją na straży całej tej rodziny pszczelej, w umiejętny sposób kontrolują pszczoły, które przelatują koło ula lub do niego chcą się dostać. Ale są też wyjątki. Jeśli taka pszczółka niesie ze sobą miód, niesie ze sobą pyłek kwiatowy, to bardzo chętnie jest do ula wpuszczona. A kim są trutnie? Trutnie to są chłopcy, a pszczółki to są dziewczynki. Czy wszystkie pszczoły zbierają nektar? Nie, nie wszystkie pszczoły. Te młode pszczółki muszą się przygotować do tego. Pszczoły, które są w odpowiednim wieku, te wylatują na łąki, te zbierają nektar. Natomiast starsze pszczoły już pracują tylko w ulu. Gdzie mieszka królowa i gdzie wylęgają się młode pszczoły? Królowa mieszka w ulu razem ze wszystkimi pszczołami, a młode pszczółki lęgną się w komórkach plastra i w odpowiednim wieku wylęgają się z tych komórek i wychodzą na świat i zaczynają swój żywot pszczeli w ulu jak wszystkie inne. Jak z nektaru powstaje miód? Jedne pszczoły przynoszą do ula nektar, a inne, wkładając bardzo dużo ciężkiej pracy, muszą ten nektar przerobić na wspaniały, smaczny, szlachetny miód pszczeli. Po co pszczoły zbierają pyłek? Pszczoły zbierają pyłek przede wszystkim po to, żeby odżywiać swoje te najmłodsze pszczółki, najmniejsze. Pyłek kwiatowy jest takim chlebem dla pszczół. Dlaczego pszczoły nie żądlą pszczelarza? Pszczoły znają swojego pszczelarza, a te, które się pomylą i próbują użądlić, na nie mamy odpowiedni podkurzacz pszczelarski, który wykorzystujemy w sytuacjach niebezpiecznych. Wtedy pszczoły się, nie lubiąc dymu, wycofują. Cześć! Pobawicie się ze mną? Tak. Mamy dla ciebie rysunki. O, pokażcie! Piękne. Jak masz na imię? Olek. A ty? Maciek. Bardzo ładne obrazki. Od Olka. O, a ten jest od Maćka. Śliczne. Mam dla was także obrazki. Podejdźcie do materacyka. Odsłońcie obrazki i ułóżcie je tak, żeby wszyscy widzieli, co na nich jest. No, zaczynamy. Szybciutko. Ślicznie. O tak, jeden obok drugiego. Bardzo dobrze. Chłopcy, ile jest tych obrazków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A co na nich jest? Ważka, pszczoła i osa. O tak. Mucha, komar. Maćku? A jaki dźwięk wydaje komar? A mucha? Bzz. Też bzz. A osa? Bzz. Olku, a pszczoła? Jak robi pszczoła? Bzz. Bardzo dobrze. A Waszko? Tak cicho lata, że jej nikt nie słyszy. Tak, to prawda. Słuchajcie, gdzie mieszkają pszczoły? W ulu, tam w ulu, gdzie jest miód. A kto ten miód robi? Pszczoły. No, bardzo dobrze. Podejdźcie teraz do klocka, na którym ułożyłam literki. No, szybciutko. Ułóżcie z tych literek słowo ul. Bardzo dobrze. Odwróćcie kostki i pokażcie wszystkim dzieciom.
O, Maćku, twoje u chyba zrobiło fikołka. Popraw tą literkę. No, odwróć. Bardzo dobrze. Stańcie teraz i podejdźcie do klocka, na którym stoją talerzyki. No, szybciutko. Każdy z was ma po 3 talerzyki. Na każdym talerzyku jest coś bardzo smacznego. Maćku, co jest na twoich talerzykach? Co to może być? Miód. Tak, to jest miód. A na drugim? Dżem. A co jest na trzecim? Jogurt. Jogurt. O, jogurt. A teraz olek. Ciekawe, co tu leży. Też miód. Miód? Wychodka. No? Dżem. Dżem? O, szybciutko. To chyba miód. Tak, masz rację. To miód. Maćku, na twoich dwóch talerzykach też ułożyłam miód. Miód po prostu czasem bywa taki jasny. Pobawimy się teraz w pszczółki, dobrze? Tak. Mam tylko jedne czułki, więc Maciek będzie komarem, dobrze? Nałożyłeś? Tak. No, to uwaga, pszczółka i komar latają i głośno bzyczą. Start! Pa, pa! Leszczyny. Gdy zobaczę koniczynkę, na jej widok łykam ślinkę. Lecę sobie hen do słonka, szukam czegoś do jedzonka. Nad łąkami robię kółka, wypatruję z lotu ziółka. Taka ze mnie odrobinka, zyk, zyk, zyk. Maciu państwo okruszynka, zyk, zyk, zyk. Lecz to sam mi z całej siły, zyk, zyk. Się mój miły bzy, bzy, bzy. Tak jak wszystkie inne pszczółki, mam nad czółkiem śliczne czułki. Jestem zwinna, jestem zgrabna, słodka wiotka i powabna. Lecz choć zbieram nektar z kwiatków, nie zaczynaj ze mną, bratku. Lepiej odsuń się z dziewełko, bo w odwłoczku mam żądełko. Taka ze mnie odrobinka, bzy, bzy, bzy. Maciu państwo okruszynka, bzy, bzy, bzy. Lecz uważaj, mówię szczerze, bzy, bzy, bzy. Bo obudzisz we mnie zwierzę, bzy, bzy, bzy. Popatrzcie, mam tutaj rozgrzany wosk, który teraz jest bardzo gorący i dlatego tylko dorosły może rozgrzewać wosk. Ten wosk jest bardzo dziwny, słuchajcie, bo teraz jest taki jak? Jak co? Jak miód. Jak woda. Popatrzcie, co się będzie teraz działo. Będę wlewać gorący wosk do zimnej wody. Popatrzcie, już chyba zastygł. Dotknijcie palcami. Jaki jest? Twardy. Twardy. Ale gorący? Nie, zimny. To chyba możemy już wyjąć, prawda? Świetnie. Zosiu, to jest dla ciebie. Zaraz będzie. Szymanku, teraz dla ciebie zrobię, dobrze? Uwaga, patrzcie, co się dzieje. Ciekawa jestem, jaki wyjdzie teraz kształt. No i teraz jeszcze dla Hani zrobimy. Zobaczcie, czy już wystygły. Można wyjmować? Tak. Chyba tak. Proszę bardzo, możecie wyjąć. Wow. Wow.
Zosiu, jestem ciekawa, co ci przypomina ten wosk. Obejrzymy razem, dobrze? To mi przypomina jakąś różę do zjeżdżania, a tutaj jest taki tunel. Co wam przypomina wasz wosk, Szymon? Mnie to przypomina, jak się tędy idzie, chodzi z wody do tunelu, a to jakaś wyspa. Pokaż. A mi to przypomina most na wyspie. Co to? Co to? Nalałam wosk roztopiony do miseczek. Jest już zimny troszeczkę. Zastygł i można teraz już lepić z wosku. Możecie wykorzystać widelce, wykałaczki, ale po kolei. Można porobić wzorki, można coś pokroić ten wosk właśnie. Z tego miękkiego wosku można ugnieść w rękach jeszcze jakieś kulki, kwiatki. Teraz nasze prace możemy pokolorować farbami. A to co to jest, Szymon? No takie sobie zrobiłam oczka. Tylko jak go obrócić? No. Będzie zielony kamyk. Mój obrazek ma oczy i serce. Moja rzeźba to serce i foka. Na moim obrazku jest kamyczek i kwiatuszek. Lubię mlecze i łubiny, kwiaty, lipy i leszczyny. Gdy zobaczę koniczynkę, na jej widok łykam ślinkę. Lecę sobie hen do słonka, szukam czegoś do jedzonka. Nad łąkami robię kółka, wypatruję z lotu ziółka. Ha! Taka ze mnie odrobinka, bzy, bzy, bzy. Maciu państwo okruszynka, bzy, bzy, bzy. Lecz czasami z całej siły, bzy, bzy, bzy. Umiem bronić się, mój miły, bzy, bzy, bzy. Tak jak wszystkie inne pszczółki, mam nad czółkiem śliczne czułki. Jestem zwinna, jestem zgrabna, miła, wdzięczna i pobawna. Lecz choć zbieram nektar z kwiatków, nie zadzieraj ze mną, bratku. Lepiej ustąp mi w dziewełko, bo w odwłoczku mam żądełko. Taka ze mnie odrobinka, bzy, bzy, bzy. Maciu państwo okruszynka, bzy, bzy, bzy. Lecz uważaj, mówię szczerze, bzy, bzy, bzy. Bo obudzisz we mnie zwierzę, bzy, bzy, bzy. Polubiła nas. Ja już się nie boję. Tylko się nie ruszajcie, nie oganiajcie i niczym nie machajcie, bz, 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 bo nas pszczółki bardzo to złości. Bz, bz, pa, pa. Do zobaczenia. Bz, 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 bz.